Słuchajcie, w poprzednim odcinku, odcinek macie tam, pokazywałem wam, jak wygląda moje biuro, studio od tej drugiej strony, od tamtej dokładnie. Teraz pogadamy sobie troszeczkę o tym streamowaniu, o tym, jak to wygląda od kuchni. No mam nadzieję, że się zmieszczę teraz w tym odcinku i pokażę wam troszeczkę tego wszystkiego, co się działo w ostatnim czasie. Ostatnia koszulka od Grafa, było ich kilka, poprzednią zdobył wujek Skania, jeszcze wcześniej Marcin Smen, nasz ulubieniec, też zdobył koszulkę, kubek, i tak jak wiecie, zawsze jest kubek, no tak was przyżyczyłem, na każdej debacie niedzielnej jest kubek. To jest ostatnia koszulka, rozmiar XL, myślę, że puścimy ją teraz w najbliższej debacie, więc spoko. Staram się, żeby no na każdej debacie było coś ciekawego. Niestety takie czasy mamy, a nie inne, i coraz mniej tych gadżetów jest. Dlatego jeżeli ktoś chciałby nas wspomóc, przysłać jakiś nieużywany sprzęt, tam macie link morskatv.pl. Można do nas rzucić jakieś gumy, jakieś inne woblerki. Jeżeli jesteście producentem też jakiegoś sprzętu, śmiało rzućcie to, nie zostawię tego sobie. Rzucę to na debatę do losowania. Oczywiście, jeżeli jest taka wasza wola, żebym tym troszeczkę połowił, powiedział o tym trzy słowa, to jak najbardziej damy radę. Dobra, słuchajcie, tak wygląda stanowisko moje komputerowe. Na pierwszy rzut pewnie tutaj to się rzuca w oczy. Tak jest, taki duży monitor. Monitor ten kupiłem jeszcze za starych, dobrych czasów, kiedy no troszeczkę więcej było tych pieniędzy w puli. Nie jest to jakiś to mega wyjechany w kosmos monitor za kilkanaście tysięcy, nie myślcie sobie, aż taki bogaty to nie jestem. Niemniej jednak jest duży, a mi zależało na tym, żeby był duży, żebym mógł podczas streamu obsługiwać na przykład jeszcze jakąś przeglądarkę, coś wyszukać dla was, coś jeszcze dodatkowego wam pokazać. Zresztą pokażę wam dokładnie, jak te streamy wyglądają później. Zastanówmy się nad tym, co wy widzicie. No więc tak, mamy tutaj ten nasz aparacik, który pokazuje bardzo wąski kadr. Ten kadr się kończy dokładnie tu. Zależy mi na tym, żeby nie pokazywać tego, aczkolwiek myślę, że tą ścianę będę musiał pomalować na czarno, żeby no może aż tak mocno się nie odznaczała. Wówczas będę mógł troszeczkę może podnieść ten kadr troszeczkę wyżej. A także wy widzicie kadr gdzieś dotąd. O, tutaj to mi jeszcze nie pada. Wody nie ma, także coś mi rośnie w tej firmie, tak jak pokazywałem w poprzednim odcinku, to nie wszystko mi tak, te roślinki tak dobrze rosną. Drugi kadr mamy tutaj, tu mamy wieżę z kubków, wcześniej ona była tam, aczkolwiek miałem tutaj takie diody i one mi niestety szlak trafiły, także czeka mnie inwestycja, żeby może jeszcze jakieś diody zakupić. No ale to będę musiał zrobić, to trzeba będzie uzupełnić, zrobić, bo to chyba fajnie wyglądało. Zresztą napiszcie w komentarzu, czy te podświetlane kubki fajnie wyglądały, czy nie. Liczę na wasz komentarz w tej sprawie. Dobra, mamy nasze kubeczki. Mamy je poustawiane w taki sposób, ponieważ tak jak widzicie, tutaj też jest koniec kadru. Więc poustawiałem je tutaj, może to wygląda trochę crazy, bo on tak jakby chciał spaść, ale no spoko. Na kadrze myślę, że to dobrze wygląda, one oczywiście są podświetlane. Oh yeah! Lubię takie rzeczy, takie właśnie udziwnienia. Poza tym też budowanie tego kadru takiego ciekawego, kolorowego jest też dosyć ciekawym rozwiązaniem. I myślę, że tak też troszeczkę może ładniej wygląda. Troszeczkę ten nasz kanał się odznacza właśnie tym, że mamy takie coś, a nie innego. Bo inni streamerzy nie zawsze do tego przywiązują taką wagę. A myślę, że wiecie, tak troszeczkę być jak ziemniak, to nie jest nic złego. Tutaj mam o zdjęcie ze ślubu moje i mojej żony, tak? Mojej żony Elżbiety. Co tam jeszcze? Tutaj mamy, no to już o tym mówiłem, mega duże oświetlenie do tych vlogów, które kiedyś robiłem, vlogów, czy testów, czy debat. Tutaj był aparat zamontowany z tej strony, on widział bardzo wąski kadr. Jakby to tak byśmy mieli tak uciąć, to byłoby po prostu coś takiego, o. I to było wszystko mega spoko na tamten czas, tak. Musiałem mieć bardzo duże oświetlenie, żeby w ogóle to miało ręce i nogi, żeby to w miarę dobrze wyglądało, aczkolwiek jak teraz oglądam te filmy, które kiedyś tam nagrywałem, to ojej,
Wolę ich nie oglądać. Dobra, co dalej? Zobaczcie, mamy tutaj parę kubeczków. Są to te kubki, te nasze kubki, wędkarstwo morskie. Zobaczcie, Morska TV. Nie ma ich już dużo, tak jak tutaj widzicie. To jest ostatnia transza tych kubków. Najważniejsze, o może tak, nie pokazałem, zobaczcie. Tutaj mamy napis. Pierwszy oficjalny kubek miłośników Morskiej TV, styczeń 2020. Tylko te osoby, które są ze mną teraz, które no, wpłacają na przykład pieniądze na Patronite, no to dostają na przykład kubek. Te kubki, tak jak widzicie, się już kończą. No i potem będzie no, druga transza innych kubków. No i ktoś, kto był od samego początku wspierał, ten będzie mógł zebrać taką całą kolekcję kubków, które już nie będą drugi raz trzepane, drugi raz dorabiane, więc no, warto chyba od samego początku być w tym projekcie. Słuchajcie, tu mamy coś takiego. O, taką piankę. O, to jest tak zwana pianka akustyczna. Jest ona po to, żeby dźwięk był lepszy. Do tych technikali to dojdziemy chyba w trzecim odcinku, bo tak jak widzicie, lubię gadać, dużo gadam. Bo zobaczcie, ta moja firma, tak, bo tutaj jest siedziba firmy po prostu. Ona ma dużo powierzchni płaskich. Sufit też oczywiście płaski, no i to odbija dźwięki. Teraz jakikolwiek mikrofon byśmy nie mieli, zresztą wy to też słyszycie, że taki pogłos jest, to nie jest nic dobrego, więc stąd też są kwiatki, które są tam. No, ten kwiatek to tak bardziej dla ozdoby jest, ale musiałem zrobić tutaj taką piankę, żeby wygłuszyć troszeczkę to pomieszczenie. Ta pianka jest specjalnie zrobiona pod głośniki, które mamy tu. Chodzi o to, że dźwięk, który idzie z głośników, troszeczkę jest tłumiony przez tą ścianę z tyłu i nie wraca do moich uszu. Głównie chodzi o tworzenie filmów takich mega wylizanych. Jest mi to po prostu potrzebne. Głośniki Rokit 5 systemu KRK z subwooferem KRK 10S. Wszystko używki, z tego względu, że no to wszystko kosztuje krocie. Mi się udało to wyrywać jako używkę. Tak jak widzicie, głośniki są białe, subwoofer czarny. Nie ma to dla mnie znaczenia. Grunt, że było tanio. Jak już jesteśmy przy głośnikach, to może powiem wam, jak wygląda tutaj ten system nagłaśniający u mnie. Aczkolwiek zanim to zrobię, to lekko posprzątam. Żeby takie głośniki podpiąć pod komputer, to musimy mieć coś dodatkowego, nie tylko samą kartę dźwiękową, bo karta dźwiękowa jest kiepskim rozwiązaniem. Uwierzcie mi, nie da rady uzyskać takiego dobrego dźwięku z karty dźwiękowej, takiej zwykłej wbudowanej w komputer. Dlatego mam coś takiego Focusrite'a, jest to Scarlett 2 plus 2. Do którego podpinam mikrofon. O, taki mikrofon. zaraz zobaczymy, co to jest. Zobaczcie, NTG2. Jest to dosyć fajny mikrofon z wbudowanym zasilaniem, czyli byśmy nie musieli tutaj używać tak zwanego zasilania fantomowego, ale no, skoro mam tego Scarletta, to zobaczcie, ja to używam. Tutaj podgłaśniamy teraz, jak uderzę w mikrofon. O, to powinno działać, ale nie działa. Nie wiem czemu. Może dlatego, że nie jest, tak jak tutaj widzicie, nie jest włączony komputer. Dodatkowo tego Focusrite obsługuje mi głośniki, co jest fajnym rozwiązaniem. Naprawdę to wszystko tutaj fajnie śmiga. Polecam to dla wszystkich, którzy chcą mieć troszeczkę lepszą jakość dźwięku, którzy oglądają może nie filmy, ale bardziej słuchają muzyki poprzez tak zwane flaki, czyli takie pliki nieskompresowane. Jeżeli komuś zależy na maksymalnej jakości dźwięku, no to myślę, że taki Focusrite jest no, nieodzownym elementem wszystkich takich streamerów, blogerów, audiofili, którzy używają komputera do tego, żeby sobie odtwarzać muzykę. Tylko pamiętajcie jedno, że no bo to ten Focusrite kupiłem go, jak kupiłem te głośniki. No i potem zaczęła się adaptacja akustyczna pomieszczenia, z tyłu ta pianka, te kwiatki się zaczęły, wygłuszanie basów, pogłosów, naprawdę kosmos totalny, może kiedyś wam o tym opowiem.
Tak to po prostu wyglądało, żeby była też jasność, to całe pomieszczenie, które wygląda dosyć fajnie, nawet tak zażartowo bogato, to czas, myślę, 10 lat inwestowania czasu swojego, jakichś pomyślunków dziwnych, czasami też troszeczkę i pieniędzy, do tego, żeby to wyglądało tak, a nie inaczej. Dlatego to nie jest coś takiego, że to powstało od tak siup, bo na aparat to żeśmy zbierali rok gdzieś, tam były raty, kredyty, inne rzeczy. Tutaj dużo zresztą było rzeczy kupowane na kredyt i spłacanych na przykład 2 lata, więc nie jest tak, że tam pstryki i coś takiego było. To nic łatwo nie przyszło, jeżeli o to chodzi. Dobra, jak już jesteśmy przy tych technikaliach, to wypadałoby coś więcej powiedzieć na temat kamerki i tego, jak to tutaj wszystko w śmiga wygląda. Wypadałoby włączyć ten oto wielgaśny monitor. Albo włączyć chociażby oświetlenie, które tutaj jest z tyłu, ale jak zwykle się znowu rozgadałem, także myślę, że to zrobimy w kolejnym odcinku. Także w kolejnym odcinku włączamy komputer i włączymy oświetlenie. Trzymajcie się, cześć!